witamy bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Nie mówię we vlogusiu, bo tym razem nie będzie to vloguś, a bardziej będzie to taki filmik z testu maszyny do lodu firmy Hoffen. I przygotujemy sobie pyszne lody truskawkowe, które można powiedzieć robi się w 10 minut, plus oczywiście kwestia zamrożenia, czyli jakbyście zrobili rano, to wieczorem możecie delektować się pysznymi, domowymi lodami truskawkowymi. Serdecznie zapraszam na ten odcinek i będzie mi bardzo miło, jak zostawicie ślad po sobie. Jak zapewne pamiętacie, jakiś czas temu na wyprzedaży 50% taniej w Biedronce zakupiłam maszynkę do lodów. Od razu nadmienię, że to nie jest produkt sponsorowany. Maszynka była zakupiona przeze mnie, ona jest w holu zakupowym. Jakby ktoś tutaj miał jakieś zapytania czy coś, to od razu Wam to powiem. Nawet mogę gdzieś tutaj podlinkować filmik, gdzie prezentowałam owy zakup maszynki do lodu i stwierdziłam, że teraz akurat są upalne dni i będzie to fajny temat na filmik, właśnie przetestowanie takiej maszynki do lodów z Biedronki. Przy okazji nagramy sobie jakiś pyszny przepis na domowe lody. U mnie na kanale już były domowe lody, też tutaj mogę Wam gdzieś je podlinkować. Jedne były z truskawkami, drugie były moje ukochane lody porzeczkowe. Porzeczkowe lody właśnie wymagają większego nakładu pracy. Ja jak je tam ten filmik nagrywałam, oczywiście korzystałam z miksera takiego tradycyjnego do ubijania. Wychodzą przepyszne. Moja porzeczka akurat właśnie tutaj dojrzewa na krzaczkach. I tym bardziej właśnie nie mogę się doczekać, aż przetestuję nową tutaj maszynkę do lodów i zobaczę, czy z niej też wychodzą takie pyszne lody. Zaraz sobie otworzymy, zobaczymy instrukcję i co tam dalej trzeba właśnie postępować. O ile ja dobrze kojarzę, to trzeba najpierw całą tą misę chłodzącą zamrozić i dopiero można z niej korzystać po 24 godzinach spędzonych w lodówce, więc zaczynamy od open boxa, a kolejne części będą już nagrywane w kolejnych dniach oczywiście. Trochę sobie zaczęłam wyciągać bez wizji, żeby już właśnie tutaj nie przeciągać, ale teraz już instrukcja obsługi też jest, więc wychodzi, można powiedzieć, dość łatwo i dość małe jest to urządzonko. Myślałam właśnie, że będzie troszeczkę większe, ale damy radę. Jest zapakowane tak jak widzicie. Każda część w oddzielnym wiadereczku. W oddzielnym woreczku, nie wiadereczku. I muszę Wam powiedzieć, że to jest dość ciężkie, ciężka ta część. I tutaj mamy przykrywkę z przykrywka z kablem. Tutaj jest włącznik, wyłącznik. Tutaj jest miejsce, gdzie wlewamy naszą miksturę lodową, także jak na razie prezentuje się całkiem ok. Jest też mieszadło, zapakowane oczywiście oddzielnie. Mieszadło jest plastikowe, z takiego tworzywa sztucznego, możecie tutaj zauważyć. Powiem Wam, że nie jestem pewna, czy przypadkiem nie jest teraz właśnie na promocji 50% taniej, tylko że promocja jest w poniedziałek, a ten filmik raczej nie ukaże się od razu w poniedziałek, ale jeżeli przy następnej okazji by było, bo widzę, że teraz tak a propos, te promocje w Biedronce pojawiają się dość często. Ostatnio była chyba 2 tygodnie temu, bo ja zakupiłam wtedy te krzesła na taras. To chyba mi się wydaje było 2 tygodnie temu, ale powiedziałam stop, nie jadę do żadnych Biedronek, nie potrzebuję tutaj już nic z 50% taniej. Bo wiecie, takie promki to też są dość kuszące. I misa chłodząca jest taka dość niewielkich rozmiarów, ale wydaje mi się, że na litr lodów będzie akurat wystarczająca. I właśnie to, o ile ja dobrze pamiętam, umieszcza się w zamrażarce, żeby to się wszystko dobrze schłodziło. To by było już wszystko z części. Mamy też instrukcję obsługi
dołączoną do naszego urządzenia. I co tu jest napisane? Także jesteśmy. Trzeba będzie to wszystko sobie przeczytać. Czyszczenie i konserwacja to normalne. Nakładka z worem, przewód, wtyczka. No to tutaj standard. O, mamy na przykład tutaj też przykładowe przepisy mieszanki do lodów. I mamy tak, lody truskawkowe. Proszę bardzo, jeżeli jesteście zainteresowani, możecie sobie zrobić screena, zastopować i zrobić te lody. Ja mam swój przepis i nie będę tutaj właśnie korzystać z tego przepisu. Są też lody śmietankowe, więc też bardzo ciekawe. A, i tylko tyle jest przepisów. Lody truskawkowe i lody śmietankowe. Czyszczenie, konserwacja, utylizacja. I chyba tylko tyle. Warunki ogólne, karta gwarancyjna i tak dalej. A tutaj jest już w języku angielskim. Ale zaraz ja to sobie zobaczę i tak mi się właśnie wydaje, że trzeba włożyć przed włączeniem, przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi, no to jest wiadome. Od każdego urządzenia trzeba przeczytać instrukcję obsługi, a nie tylko od maszynki do robienia lodów. Urządzenie należy, to przystąpienie. A nie należy używać urządzenia w sposób ciągły, dłużej niż 30 minut. Po upływie tego czasu należy odłączyć urządzenie i poczekać do ostygnięcia części napędowej urządzenia. Czyli widzicie, nie można używać tego dłużej jak 30 minut. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem, no to też się zgadza. Sorry za taką moją teraz tutaj pozycję jakąś taką dziwną, ale szukam właśnie, gdzie to było napisane. To znaczy, ja tego nie widziałam, że to było napisane, ja to widziałam właśnie na kanale, to Wam nie będę ściemniać, bo ja wiem, że Biedronka miała współpracę tutaj z jednym z kanałów. Ja tego nie uważam, że to jest złe. Oczywiście każda firma może tutaj sobie cokolwiek reklamować i ja tego wcale tutaj nie uważam, że to jest złe. I tam właśnie mi się wydawało, że właśnie widziałam, że dziewczyna wkładała do... do zamrażarki właśnie tą misę przed użyciem, a jest. Rozpakuj urządzenie, części mające kontakt z żywnością, wyczyść zgodnie z rozdziałem 8, czyszczenie i konserwacja. Przed włączeniem ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni, odpornej na działanie niskich temperatur oraz wody. Misa ogrzewa się po wyjęciu z zamrażarnika, a na ściankach pojawia się szron. Upewnij się, że to jest... A, jest. Praca z urządzeniem. Wyrabianie lodów. Umieść misę w zamrażalniku na co najmniej 12 godzin. Misa zawiera płyn, który zamarznie. Misa powinna być umieszczona w zamrażalniku równo na podstawie. Misa nie może być ustawiona pod kątem. Czyli tak. Ja teraz to wkładam do zamrażarki na 12 godzin. No, u mnie będzie trochę więcej niż 12 godzin. Zapewne będzie około 24. I po 24 godzinach przystąpię właśnie tutaj do wykonania lodów domowej roboty. Przygotujemy sobie teraz domowe lody truskawkowe i do wykonania takich lodów potrzebujemy 250 g truskawek. Mogą to być oczywiście różne owoce, niekoniecznie truskawki, ale jeszcze myślę, że tam gdzieś na krzaczkach albo i nie tylko znajdziecie truskawki, więc propozycja pierwsza to są lody truskawkowe. Dojrzewa też już porzeczka czarna, więc mogą być też i lody porzeczkowe, też są przepyszne. Taki przepis na lody porzeczkowe jest już na kanale, więc go tutaj gdzieś podlinkuję albo zostawię też link w opisie filmiku. Są naprawdę mniemuśne. Jeszcze jeden przepis na lody truskawkowe też jest na kanale, też Wam go podlinkuję na górze tutaj o i w opisie filmiku, ale teraz przechodzimy do tych. One są bardzo szybkie, proste i wykorzystam właśnie maszynę do lodów zakupioną w Biedronce.
przy okazji sprawdzę, czy działa. Więc od początku 250 g truskawek. Truskawki należy zmiksować, zaraz będę to robić. Ponadto jedno duże opakowanie jogurtu greckiego, ja tutaj mam 400 g oraz 100 ml mleka słodzonego skondensowanego. Truskawki przełożyłam sobie już do blendera i należy zrobić z nich mus. Truskawki zmiksowane przekładamy do większej miski, w której będziemy wszystko mieszać. Dodajemy jogurt. Dodajemy jogurt. I 125 ml mleka skondensowanego, słodzonego. Jak lubicie słodsze, to możecie dodać więcej. Dlatego ja dodam 125 ml, żeby one były słodkie, bo wiadomo, truskawki są jednak trochę kwaśne i warto dodać więcej może tego, no, tego słodzidła. Tak to nazwijmy. Teraz należy to wszystko dokładnie wymieszać. Oczywiście można to zrobić za pomocą miksera i jeżeli nie macie maszyny do lodów, należy przełożyć to do jakiegoś takiego pojemnika, ale w którym będziemy mogli miksować i co pół godziny wyciągać taką naszą mieszankę z zamrażarki i miksować, żeby nie było grudek. Czynność powtarzamy tak około 3 godzin, a jeżeli mamy maszynę, to miseł, w której będziemy miksować, należy oczywiście schłodzić. Ja maszyny będę używać pierwszy raz. Zawsze właśnie robiłam lody za pomocą miksera i tak się bawiłam. Przez co pół godziny, przez 3 godziny miksowałam, ale naprawdę warto się pomęczyć i zrobić takie domowe lody. Moje ulubione lody to właśnie są lody porzeczkowe i już nie mogę się doczekać, kiedy porzeczka będzie słodziutka na tych krzaczkach i będę mogła zrobić domowe lody porzeczkowe. Mieszanka jest wymieszana i teraz już będę postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu maszyny do lodów, a tak jak Wam mówię, jakieś plastikowe pudełko, takie większe, no lub jakaś plastikowa miska, w szklanej może niekoniecznie, ale jak wolicie w szklanej, to może być i w szklanej. Wstawiamy do zamrażarki i co pół godziny miksujemy, aż właśnie masa na lody będzie aksamitna i kremowa i nie będzie na nich wyraźnych kryształków lodu. Ok, jak test urządzenia to test. Miska do lodów jest zamrożona, to jest ta miska z tej maszyny, którą Wam pokazywałam w pierwszym klipie mojego filmiku, także jest zamrożona. Z tego co w instrukcji pisze, miska po zamrożeniu może zmieniać nieznacznie kształt, także zaraz zobaczymy, jak tutaj to wszystko uda mi się podłączać. Przeszkadza mi trochę ten... Aha, czyli to coś takiego ma być, dobra. Więc to nie jest jakoś tak, że o, widzicie, zamykane. Byście lepiej widzieli.
Także to nie ma żadnych tutaj klipsów, nic, tego się nie przekręca. Nie ma też żadnej blokady, ale no nic. Włączamy urządzenie. Urządzenie pracuje. Powiem Wam, że tak jakby troszeczkę to mieszanko było za duże, że tak powiem. I naszą mieszankę wlewamy przez ten otwór. Także no to będzie taka troszeczkę zabawa. I nie może przekroczyć 0,8 litra. No bo taką ma pojemność właśnie nasze tutaj. Nasz pojemnik do lodów. Tak jak widzicie, nie wiem czy to widzicie, ale rusza się trochę przykrywka. O, widzicie? Rusza się, nie wiem czy to... No widzicie chyba. Bo ja się teraz patrzę w podgląd, więc wydaje mi się właśnie, że widzicie. I miksujemy od 5 do 15 minut. Aż mieszanka będzie pulchna. I sobie już tutaj wybrudziłam. Muszę zaraz powycierać, bo tak to ja nie lubię. Jak jest jakieś urządzenie brudne bardzo. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że to można wyjąć i podgląd podejrzeć, ile mamy tutaj tego płynu. No, jeszcze jedna łyżka wejdzie. Ale więcej nie. Także jednak trochę więcej mieszanki zrobiłam, aniżeli tutaj maszyna przewiduje. Dobra, chyba teraz to już starczy, bo zaraz przydobrze znając siebie. Ostatnia łyżka. Licza, chcesz? Bardzo dobre, truskawkowe. O, Wam też się uda podejrzeć, tak jak ja podglądam, więc proszę bardzo, miksujemy tak, mieszamy tak przez 15 minut. Aż będą właśnie pulchne, tak jak jest napisane w instrukcji obsługi. Minęło 15 minut, więc teraz patrzymy, czy są już kremowe. Wyłączamy do pozycji 0 i otwieramy. Otwieramy, to wystarczy wyciągnąć. Oj, jeszcze bym powiedziała, że nie są kremowe. Jucia, proszę łyżkę. Nie, jeszcze jakieś takie, o, widzicie? Nie wiem. Poczekam i będę nadal kręcić. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Albo może to słodzić trochę? Sama nie wiem, powiem Wam szczerze, bo pierwszy raz robię tym. Ja tam wolę mój stary sposób mikserem co pół godziny. Jest lepiej. Dobra, może to trochę schłodzę i zobaczymy, za jakieś 15 minut znowu puszczę. Muszę Wam powiedzieć, że lody z wierzchu trochę... Muszę Wam powiedzieć, że lody na wierzchu trochę podmarzły, ale tutaj w środku nadal są płynne, więc to jeszcze nie jest to, o co mi chodziło. I ja to jeszcze raz przemieszam. Smaku są bardzo dobre, to nie powiem, że nie. Ale zamykam. No, chyba jednak nie przemieszam, bo powiem Wam, że mocno je tutaj chyba już złapało. Nie, chyba już się nie uda jednak przemieszać, powiem Wam szczerze. A jak będą takie, to powiem Wam, że takie jakieś takie... No nie będą po mojemu. Tak jak widzieliście, po 15 minutach mieszania, mieszanka lodowa nie była dobrze ani schłodzona. I bym powiedziała, że też raczej nie miała takiej puszystej konsystencji, jak tutaj nas zapewnia producent. Ja to wstawiłam do zamrażarki. Zamarzło, ale bym powiedziała właśnie, że są wyczuwalne te kryształki lodów, o których ja Wam wcześniej mówiłam. Raczej wydaje mi się, że takie kryształki lodów po maszynie, po urządzeniu właśnie takim do lodów, nie powinny być po mojemu
wyczuwalne. Ale no nic, ja to teraz wstawię do zamrażarki, poczekam aż dobrze zamarzną, tak jak prawdziwe lody i wtedy będziemy oceniać. Po 24 godzinach lody prezentują się następująco. Muszę Wam powiedzieć, że na chwilę obecną nie widzę kryształków lodu, więc uważam, że maszyna bardzo dobrze poradziła sobie z wymieszaniem i nie można narzekać. Lody są bardzo mocno zamarznięte, więc ja poczekam, aż tutaj lekko rozmarzną, bo jednak wolę, jak nie są tak zamarznięte na skałę. A poza tym i tak nie będę w stanie ich stąd wyjąć, bo tutaj nie można używać żadnych metalowych sztućców, tylko plastikowe, więc poczekam, aż się lody rozpuszczą tak delikatnie i będziemy zajadać. Ale myślę, że maszynę mogę śmiało polecić. Jeszcze zobaczymy właśnie, jak będą smakować. Lody po rozmrożeniu, takim lekkim rozmrożeniu, prezentują się tak i nie będę Was oszukiwać, ale kryształki takiego lodu są wyczuwalne, więc trzeba mieszać dłużej w tej maszynie, aniżeli tylko 15 minut, bo naprawdę wyczuwalne są kryształki lodu. Zresztą słyszycie, jak, o, słyszycie ten odgłos i właśnie to są te kryształki lodu, także nie będę Was tutaj ściemniać. Ale ogólnie lody są bardzo dobre. Nakładamy i konsumujemy. Nakładamy. Zobaczymy w ogóle, jak się wyciąga. Mogłyby być, powiem Wam szczerze, trochę większe, bo jednak są takie, bym powiedziała, twarde. Ale drugim razem będę miksować dłużej i zobaczę właśnie przy dłuższym miksowaniu, jakie wyjdą. Ale czuć kryształki lodu. Teraz chwila prawdy, test lodów na żywo. Antoś powiedział, że musi usiąść jak normalny człowiek, więc Antoś siedzi przy stole i tam zajada. Antoś, jak tam, bo ty już wiem, że próbowałeś, jak ci smakują lody domowe? Dobre. No są bardzo dobre, tylko właśnie czuć ten lód. Lód czuć, to nie będziemy tutaj ukrywać, że lodu nie czuć, bo lód czuć po tej maszynie. Jak, może jakbyście sobie kręciły co pół godziny przez 3 godziny, no to tego lodu wydaje mi się, żeby tak nie było czuć. Tak jak widzieliście, to ja te lody mieszałam przez 15 minut, później włożyłam je do lodówki i już jak wyjęłam, to one były na wpół takie zmrożone, więc się już nie dało włożyć z powrotem mieszadła i przemieszać jeszcze raz. A jak tak zrobicie i będziecie miksować normalnym mikserem, to w niczym Wam nie przeszkadza, że będą one na wpół zamrożone. A tutaj jednak trzeba uważać, bo to jest maszyna i żeby nie popsuć tego mieszadła, więc to jest jeden minus, że nie można mieszać ponownie, jak one będą lekko zmrożone. Ale ogólnie lody są przepyszne, domowe, bez żadnych tutaj konserwantów. No wiadomo, konserwanty mogą też być z jogurtu czy z mleka tego słodzonego, ale i tak wydaje mi się, że będzie ich o połowę mniej niż takie zakupione w sklepie gotowe, więc na zdrowie i czuć, że są naprawdę bardzo zimne przez te kryształki lodu. Ale tak jak Wam mówię, są smaczne, więc jak Wam się podoba przepis, oczywiście zachęcam do częstowania się przepisem, bo nie ma większej frajdy niż przygotowanie domowych lodów i delektowanie się czymś, co się zrobiło od początku do końca samemu.
Ja sobie zaraz zjem te lody. Antoś chyba tam już kończy. Oczywiście, że Antoś kończy. A nim zakończę filmik, to jeszcze może parę słów na temat urządzenia. Urządzenie, wydaje mi się, że jeżeli na takie nieduże pieniądze jest całkiem ok. Nie mam pojęcia, ile kosztuje maszyna do lodów innej firmy. Ta chyba oryginalnie kosztuje 60 zł, z tym, że ja ją kupiłam na promocji 50% taniej. I wydaje mi się, że jak na 30 zł, to innej za te pieniądze nie kupimy. Wydaje mi się, że maszyna spełniła moje oczekiwania. Będę oczywiście testować ją nadal. I tutaj nadal będę Wam ją recenzować, tak jakby, chociaż to nie jest żadna współpraca, bo tak jak wiecie, ja ją zakupiłam za własne pieniądze, ale na pewno mieszamy dłużej jak 15 minut. Wydaje mi się, że jeżeli producent nas zapewnia, że powinniśmy mieszać nie dłużej jak 30, to ja bym mieszała nawet i te 30 minut, wtedy może nie byłoby tych kryształków lodu aż tak bardzo wyczuwalnych. Ale tak jak Wam mówię, nadal będę ją testować. Teraz wjadą na pewno lody porzeczkowe, czyli moje ulubione, więc będą kolejne testy, kolejne tutaj jakieś moje porady dla Was, czy coś, czy mi się ta maszyna podoba, czy nie. Jeżeli macie takie urządzenie z Hofen, to możecie pisać w komentarzach, jakie Wy macie swoje odczucia, czy Wam się sprawdza, czy nie. Porównamy sobie wtedy jakoś tutaj te nasze wrażenia z użytkowania właśnie maszyny do lodów. Ponoć nie można stosować metalowych narzędzi, ale ja zakupiłam sobie taką łyżkę też już jakiś czas temu i widzę, że tutaj nic się nie stało. Oczywiście nie dotykałam do brzegów jakby tego naczynia, także tutaj nie, ale tak sobie podbierałam lody. Misa mieści 900 ml gotowej mieszanki. Wydaje mi się, że na jedną porcję dla 5-osobowej rodziny jest jak najbardziej odpowiednia ilość. Ale już jakbyśmy chcieli poczęstować jakichś jeszcze gości, to nie ma szans, bo wydaje mi się, że więcej jak 5 porcji nie otrzymamy. Tak jak widzieliście, ja podzieliłam na 4 pucharki, plus tutaj jeszcze z jeden taki nieduży pucharek by wyszedł. No i chyba tyle chciałam Wam przekazać odnośnie tej maszyny i odnośnie tych lodów. Jeżeli macie ochotę, zapraszam do testowania mojego przepisu na lody. Lody są naprawdę bardzo smaczne, domowe i myślę, że warto się pokusić i zrobić choćby jedną porcję domowych lodów. A wiadomo, że jak coś zrobimy osobiście, własnoręcznie, tym bardziej nas to cieszy. Także w tym odcinku będzie już to wszystko. Jak Wam się podobał taki vloguś, to proszę serdecznie o tego kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, życzę cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym teście, w kolejnym przepisie z lodami i nie tylko.